Teraz nastąpiła część programu, którą nazywamy w skrócie BBA, czyli Bezczelne Bisy Andrusa. To znaczy, jest taka zasada, proszę Państwa, że żeby nie wiem, co tutaj się działo i nie wiem, jak koledzy sobie zapracowali na bisy, to od pewnego momentu bisy należą do mnie. I ja teraz będę Państwu śpiewał swoje piosenki, może i tańczył nawet momentami. Zapewniam Państwa, że to nie jest przypadkowo tak na koniec programu. Świetnie się po moim śpiewaniu wychodzi do domu, ludzie chcą wracać do domów, nie chcą dłużej zostawać w żadnym teatrze, w którym ja śpiewam. Bardzo proszę, koledzy, zapraszam Was na scenę, zajmijcie miejsca. Oni teraz będą towarzyszyć mnie, wokaliście, który jest nazywany w środowisku kabaretowym Mariuszem Pudzianowskim polskiej piosenki kabaretowej. I przygotowujemy repertuar na różne festiwale, na które się przymierzamy. Pierwszy festiwal, do którego chcemy się zgłosić, to jest festiwal, który ogłosił mój osiedlowy dom kultury w miejscu, w którym ja mieszkam. To jest festiwal piosenki osiedlowej i sąsiedzkiej, tak to się nazywa. Ja im zaproponowałem, żeby rozwinąć tę nazwę i żeby to w całości nazywało się w związku ze stosunkami panującymi u nas na osiedlu Festiwal Piosenki Osiedlowej i Sąsiedzkiej Judasz 2007. I my tam zamierzamy wystąpić z taką piosenką, której tekst ja oparłem na domniemanym życiorysie mojego sąsiada z bloku naprzeciwko. Ja mam takiego sąsiada, który zawodowo zajmuje się wychodzeniem na balkon. On jest zawsze na tym balkonie. Wiosna, lato, jesień, zima, je. Tam już widziałem, jak kimnął sobie kiedyś na tym balkonie. Ale głównie patrzy w okna sąsiadów z naprzeciwka, w bloku naprzeciwko i patrzy, co się u nich dzieje. Tak się interesuje człowiek życiem swoich sąsiadów. Ja sobie pomyślałem, że przecież ten człowiek musi się czymś interesować, do czegoś musi dążyć w życiu. I na temat tych dążeń i tych pragnień jest ta piosenka. Tutaj dodatkowa informacja dla Państwa. Choreografię do tego utworu pomogli mi stworzyć koledzy z siłowni Stradivarius przy ulicy Krainy Łagodności 7. No i już właściwie możemy chyba zaczynać. Piosenka o tym, że człowiek powinien się czymś interesować i do czegoś dążyć.